Siemanko, z tej strony Jojo, witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. Ostatnio było dużo trójek, więc dzisiaj oczko w górę i na warsztat bierzemy kostkę 4x4. Kostka od firmy Chi. Dużo osób pewnie wymawia to jako Ki, a ostatnio nawet te literki I zniknęły z nazwy i już zostało samo QY Toys. Firma ogółem dość dobrze znana. Model kostki M Pro. Jest to magnetyczna kostka 4x4, jednak niech nie zmyli was to Pro w nazwie. Oczywiście nie jest to kostka ultra budżetowa, kosztuje około 60 zł, ale nie jest to też jakaś najważniejsza, najlepsza kostka na rynku za, nie wiem, 200 zł. Jest to taki średnio półkowiec w stronę raczej taniej kostki. Jednak mimo wszystko, ja co prawda nie jestem osobą, która układa na czwórkach za 200 zł, raczej korzystam z czwórek właśnie w okolicach 50 zł. Na tej kostce układało mi się naprawdę świetnie. Zrobiłem dość sporo ułożeń i w niczym jej performance nie odstawał od tego, co jest mi potrzebne, żeby osiągać czasy nawet poniżej 50 sekund, co jak na moją obecną formę jest naprawdę dobrymi wynikami. Samą kostkę mam oczywiście ze sklepu halcube.pl, do którego link macie w opisie i na który serdecznie was zapraszam. Możecie sobie kupić taką czwórkę albo jakąkolwiek inną kostkę, która jest w ofercie. A teraz już nie przedłużając, zapraszam was jeszcze do zostawienia lajka oraz subskrypcji na tym kanale i widzimy się, widzimy się. Po prostu przechodzimy do recenzji. No i moi drodzy, tak prezentuje się zawartość naszej czwórki Chi. Oczywiście pudełko, które teraz możecie zobaczyć z bliska. Fajne, połyskliwe elementy, więc mimo, że jest to kostka za 6 dych, to starają się, żeby dawała wrażenie produktu premium. Produktu, który jest porządniejszy. Zobaczcie, wyraźnie pokazana regulacja, że jakieś tu są systemy, że magnesy. No to ma zachęcić konsumenta, żeby kupił tą kostkę. Jeszcze wielki napis Pro. No, dużo rzeczy jest na tym pudełku, które mają zasugerować, że jest to kostka profesjonalna do szybkiego układania. No i taka w sumie jest. Nie jest to oczywiście najszybsza i najlepsza kostka świata, ale nie oszukujmy się, da się ją układać szybko i profesjonalnie. W środku jest też instrukcja, z jednej strony po chińsku, czyli no nie dla nas, z drugiej strony po angielsku, więc tu już troszkę łatwiej i można z tą instrukcją jakoś kostkę ułożyć. W sumie ja swoją pierwszą czwórkę w życiu układałem właśnie wykorzystując taką papierową instrukcję, która była dołączona do opakowania, a była to kostka Shengshu 4x4, więc wiem z własnego doświadczenia, że może i nie jest to najlepszy sposób na układanie kostki 4x4, ale w jakimś stopniu możemy się tą instrukcją pożytkować. A co do samej kostki. Jak widzicie, kostka jest na kolorowym plastiku. Jest na kolorowym plastiku, w środku no, magnesy nie są w żaden sposób widoczne, ale one tutaj są. Wyraźnie je czuć, bo no, powiem szczerze, że są dość mocne. Jak na kostkę 4x4, ten skok magnesu jest dość wyczuwalny, nawet nie dość, jest bardzo wyczuwalny moim zdaniem i mnie to osobiście pasuje. Sama kostka nie chodzi aż tak luźno, żeby ten magnes mimo wszystko ją gdzieś tam dociągał z jakichś małych kątów, bo zobaczcie, że nie ma mowy tu o żadnym dociągnięciu przez magnes. Ja tak naprawdę mogę tą kostkę o jakieś milimetry przesunąć i ona się trzyma w tej pozycji, a to dlatego, że po prostu to tarcie między elementami występuje. Czuć tą kostkę, nie jest to taka ultra lekka kostka, jak na przykład najnowsze kostki od Gana, które wręcz po prostu no, zachowują się tak, jakby się elementy nie dotykały. Chodzą mega gładko. Ja nie zawsze to lubię i nie każdy jest tego fanem, dlatego zaznaczam, że w tej kostce to poruszanie się, to jak elementy o siebie ocierają, to tarcie jest wyczuwalne i jest charakterystyczne, ale dodatkowo mamy mocne magnesy, które specyficznie nam klikają, że tak powiem. Da się wyczuć ten chwyt magnesu, da się wyczuć tą poprawną pozycję, więc no, dla mnie akurat jest to dość dobre połączenie, bo lubię mocne magnesy, ale też lubię jak kostkę czuć, jak czuję, że tam warstwa o warstwę chodzi, że to pracuje. Jeśli chodzi o samo układanie kostki, no to naprawdę bez problemu sobie z nią radziłem, układając na czas. Troszkę potrenowałem z użyciem tej kostki. Nie powiem, nie mogę tego powiedzieć, że zaraz ta kostka będzie moją główną kostką, bo tego nie jestem w stanie ocenić. To znaczy, ja raczej układam na tych kostkach budżetowych. Ta kostka sama w sobie nie spodobała mi się aż tak bardzo, żeby nagle stała się moją główną kostką, ale z drugiej strony nie miałbym problemu teraz na zawodach układać na tej kostce, bo układa mi się na niej naprawdę sprawnie. Jak widzicie, jestem w stanie wykonywać szybkie ruchy i nie mam tu żadnego problemu. Oczywiście czasem jakaś zacinka może się trafić. Nie jest to kostka z najwyższej półki, ale no zobaczcie, że te zakręty ścina sobie całkiem spoko, bo nawet za tej pierwszej linii kostka sobie radzi ze ścinaniem zakrętów. W przeciwną stronę też
Całkiem oczywiście, jeśli wyjedziemy dostatecznie daleko, to już sobie nie poradzi, ale prawie, że do tej pierwszej liny, tak za połowę pierwszego klocka, ta kostka zakręt zetnie. Jeśli chodzi o podwójną warstwę, no to podobnie. Powiedzmy, że ta połowa pierwszego klocka, a nawet ciutkę gorzej. Jednak przy układaniu dwoma warstwami wydaje mi się, że tutaj akurat aż tak bardzo ścinanie zakrętów może nie być potrzebne, przynajmniej ja aż tak bardzo nie odczuwam, żeby mi to przeszkadzało. No jednak nie oszukujmy się, gdyby lepiej ścinała podwójne zakręty, to byłoby lepiej. W każdej kostce tak jest. Jak ci coś po prostu działa lepiej, bo może działać lepiej, no to wiadomo, że to jest na plus. Jeśli chodzi o sam feeling, kostka porusza się mega gładko. Ja w sumie ją sobie ułożę, mówiąc do Was, i będę Wam o tym opowiadał. Kostka porusza się naprawdę całkiem gładko. Jest to specyficzne poruszanie się takie skokowe, właśnie przez połączenie tych dwóch cech. To znaczy, czujemy, jak kostka się porusza. Magnesy nie do końca same nam ją dociągają, bo to tarcie jest tutaj na tyle duże, że magnesy aż takiej siły nie mają, żeby ściankę nam gdzieś tam dokręcić, ale z drugiej strony są na tyle mocne, że przy układaniu wyczuwamy ten skok, wyczuwamy takie, no ja to nazywam kliknięciem, i no wpływa to na to, jak kostkę odczuwamy. Dla wielu osób to będzie plus, tak jak dla mnie, ale wiele osób będzie narzekało na właśnie taką formę poruszania się kostki, więc miejcie to na uwadze, jeśli będziecie szukali jakiejś kostki. Jeśli nie lubicie aż takiego mocnego kliknięcia, takiego mocnego skoku w momencie układania, no to tutaj możecie nie być do końca zadowoleni z tego, jak ta kostka się porusza. Poza tym, mimo że tutaj no, jest sygnowana jako jedna z najlżejszych 4x4 na świecie, ja jakoś specjalnie tego nie odczuwam. To znaczy, no nie czuję, żeby to była jakaś ultra lekka kostka. Raczej z perspektywy laika, który no, nie waży kostki, korzystając z, nie wiem, wagi kuchennej, i nie sprawdzam, jakie są różnice, czy to jest 3 gramy lżejsza, czy 3 gramy cięższa, totalnie bym nie powiedział. Biorąc tą kostkę w ręce i zaczynając układanie jej, totalnie bym nie powiedział, że jest to lekka kostka 4x4, raczej bym powiedział, że jest naprawdę klasyczna, więc te różnice tutaj muszą tak naprawdę wynosić dosłownie gramy, których no, przeciętna osoba w ręce nie wyczuje. Tak czy inaczej, nie zdarzało mi się na niej żadne loki, nie zdarzyło mi się, że coś by mi spopowało. Przy moim układaniu, które często jest no, dość niedokładne, czasem się gdzieś tam przytnę, często też no nie dokręcam tych ruchów, nie oszukujmy się, że nie dokręcam tych ruchów do końca, więc mimo tego, mimo że raczej algorytmy wykonuję z dość dużym TPS-em, a nie są zawsze takie dokładne, to często powodowało to u mnie, że coś mi z kostki wyskakiwało. Tutaj nie zdarzyło się to ani razu, a zrobiłem na niej na czas tej recenzji chyba ze 150 czy 200 ułożeń. Oczywiście lepiej byłoby powiedzieć o tym, gdy zrobię na niej, nie wiem, 2000 ułożeń, ale w momencie, gdy mam jeszcze kilka innych kostek do recenzji, to nie sposób na każdą poświęcić aż tyle czasu. Nie zmienia to faktu, że na ten moment kostka mi się naprawdę podoba. Nie ma nic takiego, czym wyróżniłaby się na tle konkurencji, ale z drugiej strony nie ma też nic takiego, czym zostawiłaby po sobie dużo gorsze wrażenie. Także jeśli ktoś z Was szuka sobie kostki 4x4, która nie będzie bardzo droga, ale też nie chcecie celować w najtańszą półkę, w najtańsze budżetowe kostki. Chcecie coś, co jest w miarę dobre, ma magnesy, porusza się przyjemnie i spokojnie pozwoli Wam na układanie kostki w czasach pewnie, no gdyby ktoś był szybszy, to by w 30 sekund ją układał, więc jest to raczej kostka, która Was mocno nie ograniczy w żaden sposób, to myślę, że takie GM Pro 4x4 będzie naprawdę dobrym wyborem. Mnie się ją układa przyjemnie. Znając życie, z przyzwyczajenia, że teraz trochę na niej poukładałem, to pewnie wrzucę ją do torby i na następne zawody, na które pojadę, to właśnie tą kostkę wykorzystam jako moją główną kostkę i na niej wystartuję w 4x4. Także jak też się gdzieś spotkamy, to może będzie możliwość przetestowania jej we własnych rękach. Kostkę mam oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, ze sklepu halcube.pl, także jeśli chcecie sobie kupić taką czwórkę albo jakąkolwiek inną kostkę, to gorąco zachęcam do zakupów u Juska. A na dzisiaj to by było wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!